O, witam, witam gorąco wszystkich. Ja jestem Darin, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Kroniki Angoniora. Silveran Forest. Tak, o, i mamy co? Styczeń. Nie chce mi się tam wychodzić. Śniegiem sypie. Zimno. No, dobra, mniejsza z tym. Trzeba jednak coś porobić dzisiaj. No i co? Może dzisiaj uda się coś zrobić z tym papierem? Jak myślicie? Uda się? Nie wiem. Ogarniemy temat. B. Idę się przebrać. Muszę się przebrać. Bo to jest za zimno. Zdecydowanie za zimno. Trzeba coś ciepłego zdecydowanie ubrać. Coś ciepłego. Coś takiego. Jest tu jakaś cieplejsza kurtka do pracy. Tu weźmiemy takie coś. Ok, i cieplejszą czapkę. Tu gdzieś powinna być jakaś ciepła. Nie ma żadnej ciepłej czapki. Co jest? Tu jest. O, tylko kolor zmienimy. A nie będzie pomarańczowa. No, koloru. Okulary mi nie będą czarne, bo jest dość jasne, żeby. Nie, takie. Ok. Jeansy niech będą. Dobra. Jerona! Dach przecieka. Dobra. Chwytamy się roboty. Roboty się chwytamy. Ale zimno. No i co? Co się stra... Czego się chwytamy? Bo nie wiem. Najpierw trzeba będzie ogarnąć temat z tymi rzeczami standardowo. To sprawdzę, czy czegoś nie brakuje, czy coś trzeba nie przewieźć. To jest najważniejsze, kolejka górska. Później trzeba posprzedawać trochę metalu. Metalu posprzedawać, muszę do chłopców zajrzeć, czy nie ma czegoś w promocji. Bo już od jakiegoś czasu poluję na jakiś sprzęt, żeby wymienić do ścinki. O, zimno. Do ścinki drzew, jakiś lepszy kombajn, bo ten taki jest już objechany. Już to podpinamy sobie tutaj. A z tym papierem jeszcze trzeba też ogarnąć dzisiaj. Dobra. Najpierw jadę sprawdzić, czy czegoś nie brakuje. Nie, najpierw metal sprzedam. O, tak zrobię najlepiej. Wczoraj nie sprzedawałem, a dzisiaj przydałoby się go trochę pocisnąć gdzieś, co mi idzie. Dobra, linki się ładuje. I się skończyło, nie ładować. Trzeba cofnąć. Myślałem, że więcej się tego naprodukowało, a tu widzę tak ledwo, ledwo cosik. Dobra, skorzystam jeszcze z okazji, jak tutaj jestem. O, tutaj ja muszę jeszcze pewną rzecz tylko. O, dobra, krzesła. No, trzeba by krzesła przywieźć, bo nie ma. Stołów trzeba przywieźć, bo też nie ma. O. Dachówki. Ale nie, tu coś schodzi. A, bo ja ten, dobra, to tylko beczki na razie przywieziemy. Bo ja. Jest lista, ale ona. Nie wświetla się wszystko. Tamte beczki trzeba będzie przywieźć jedynie. Na razie. Dobra. To tu tylko ten. Zawieźć to na handel. To zaraz tutaj jest. Ok. To już można sprzedać. Spoko, to już jest sprzedane. Super. To tylko beczki jeszcze muszę przywieźć w takim układzie. I to by było, jeśli tam się naprodukowały te beczki, bo to też jest
Ciekawe, czy już to jest zrobione, czy jeszcze się będą robić. Co z tymi beczkami? Jest tu coś? Gdzie tu? Jest odbiór beczek z tej strony. Są wiadra, są beczki, dobra. Zobaczymy, co pierwsze się załaduje na paletę. Jeśli tam wejdę, śniegu coraz więcej. Się robi ciekawie. Wiadra się najpierw załadowały, ok. To jest 1000, to jeszcze weźmiemy te wiadra, a później po beczki przyjedziemy. No fajnie się to nawet przejeżdża. Takie kółeczko można zrobić spokojnie dookoła. Wygodniej niż przy tamtych budynkach. Ale się nawaliło śniegu. Wow. Dobra, to mamy jedno. I 16 zostało. To tak jak ostatnio. Właścicielem tej ziemi, więc nie mogę tutaj. Dobra, to taką ilość to ja wezmę tutaj opylę w tym miejscu. W takim kładzie mi się tam tu nie chce zmieścić. To marketu. 61 dolców dostałem w markecie. Nieźle. Moc pieniędzy. Teraz tylko beczki załadować, dowieźć tam i będzie już temat ogarnięty. Myślę, że to już będzie to, że rzeczy etapów kolejnych nie będzie. Dobra. O, ładowały się. No to jakby się ładowało, to nie się ładuje. No. Kombinacje monachińskie. Skręcaj, Jonek. Jest, dobra. Mamy 3000 litrów beczek. Także to tam wrzucamy. Reszta pójdzie pewnie na handel, do marketu, jeśli coś nie wejdzie. I to będziemy mieli już tutaj pięknie z głowy. Tak? Ło, weszło wszystko. Wow. Jestem... I'm surprised. Ale mile zaskoczony, naprawdę. Dobra. Tylko teraz do chłopców skoczę, zobaczę, czy tam coś nie mają w promocji. Zobaczymy zaraz. Tutaj. Harvest Trzemowa za 200. Można było go wziąć. No nie, wystarczy zwykły. No, dobra. Chyba go wezmę, taniej nie znajdę innego. Już tylko zobaczę, jakie cenie tutaj, co mają do wyboru. 435, no. Ten kosztuje 470, czyli 200 to jest ok cena. 400, 370. I coś tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy 375, no to też dużo. Dobra, w takim razie biorę go. Niech będzie za połowę ceny. Będzie. Jak ulał, myślę. Dobra, wymiana sprzętu z starego na nowe. Teraz jedynie co? No z tym papierem jadę robić, no bo co innego. Nic innego mi na razie nie zostaje do... jeszcze jedna rzecz. Muszę tam tego ogarnąć. Mi pole skultywował jeszcze. Jaśkiem. Jedną już zrobił, to teraz jeszcze drugie by wypadało. Później idziemy z papierem, żeby mieć.
Dobra, to ja się... To przyspieszamy roboty teraz. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, you put the work in. We got some work, man. Near the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, you made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you, we died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. Step one, wake up, really gon' rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't
easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm not. No i udało się sprzedać w końcu ten papier. Trochę się zeszło, ale no, robota jest zrobiona. Tutaj sobie kultywowałem te pola, także jest to też już zrobione, fajnie ogarnięte. Teraz tylko trzeba będzie posprawdzać, czy trzeba coś nie, czy nie trzeba coś nawieść. No a za papier już kasa jest zgarnięta, dość pokaźna. Także może uda mi się coś po części sprzedać, jak to się mówi. No, spłacić pożyczkę, nie? Przydałoby się. Dobra, tamte produkcje są już ogarnięte. Ja jeszcze myślałem, raz może akurat by się zdało ruszyć jeszcze z produkcją. Dzisiaj w nocy, to ja nie wiem, czy bym jeszcze dał radę. Musiałbym belę przewieźć, co najmniej jedną. A ten co on tutaj zrobił? Co za leszcz? Gdzie on to zaparkował? Mi się wydawało, że on tam miał zaparkować. Zostawił tak ciężarówkę w środku drogi, ale jazda. Dobra, zmykam. Bierzemy tą ciężarówkę, to nie ma co. Tak zostawił na środku. Rzeźni. Ja ją będę musiał tutaj zawieźć na ten, na kopalnię. Trzeba będzie znowu kruszcu nałożyć. Dobra. Na razie zaparkujemy do garażu, a później się wywiezie jutro. Także to jest mój jutrzejszy plan. Wywiezienie Volvo z powrotem do kopalni. No i jeszcze się zastanawiam, czy by nie ruszyć jeszcze z tą jedną produkcją akcesorii dla zwierzątek. Będę musiał przewieźć bawełnę tam i nie wiem, co tam jeszcze jest potrzebne. Z 270 mam. W sumie można by było, co by nie. Szybciutko to ogarnę. Jeszcze nie jest tak późno, może akurat ruszę z produkcją jeszcze jedną. No i tutaj zaraz muszę sprawdzić, jak to wygląda sprawa. No myślę, że o, może i to już będzie gotowe. Ale była jazda, jakby było gotowe nieźle. Może bym jeszcze, jakby to się udało ruszyć, to jutrzejszy dzień będzie naprawdę ekscytujący. Wielkie otwarcie kolejki górskiej po takim czasie. Tylko tak na zimę by to trafiło. O, rany. Taki nieodpowiedni pora. Nieodpowiednia pora na takie ten przyjęcie. No może, może jeszcze nie, zobaczymy. Wszystko wyjdzie w prany. Dobra. Tutaj spróbuję wyciągnąć jedną belę lub dwie. Muszę odpalić kombajn. Harwester do tego. Dobra. I podpiąć muszę tą przyczepę. Więcej światła potrzebuje. Dobra. Idzie dobrze. O, przyszło. A przyszło tak dobrze. No wezmę. Wezmę albo nie wezmę. Nie mówię, że nie podepnę tego. Jest, można podpiąć. Dobra. Tylko teraz. No, rozłóż się i ładujemy. Pięknie. Jedną czy dwie, 10 tysięcy na razie wystarczy. I tak tego nie przemieram. Dobra.
tylko wystarczyło to. Znaczy, no, że nie trzeba będzie drzewa, myślę. Chociaż nie, tam drzewo i tak trzeba będzie. Tylko jeszcze nie wiem jakie. Jeszcze trochę. Okej. A, światło muszę włączyć. Pięknie, dobra. Tylko ciekawy jestem, jakie drzewo tam jeszcze trzeba dowieść. Nie wiem, czy będę miał. Zaraz zobaczymy. Chwila, moment i już tam będziemy. Jest tuż za rogiem. Już będzie ogarnięty kolejny temat. No, dzisiejszy dzień mogę zaliczyć do naprawdę udanych dni. Może zima jest, ale udało się sprzedać papier. To jest najważniejsze. Może jeszcze uda się uruchomić jeszcze jedną produkcję. Fajnie by było. Gdzie to jest tutaj gdzieś? Teraz muszę światła włączyć, bo to muszę zostawić na razie auto. Tu jest produkcja. Ile? 80 tysięcy. Ok, kupujemy. I co tu mamy? Deski. Jednak deski są potrzebne i to długie. Hu, 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 hu. Dobra. Muszę znaleźć miejsce, gdzie wyładować ten bawełnę. Tu nie. Tutaj. Okej. Dobra. Tutaj wyładujemy bawełnę. No i następna rzecz będzie kolejna do roboty. Także ja jeszcze... Ja z wami się już tu pożegnam na spokojnie. I ten... Ja z Jankiem sobie jeszcze tu posiedzę. Janek chyba może jeszcze załatwi swoje deseczki. Ściąga się to. Nie. Czemu tego nie bierze? No i co teraz? Nie jest to w tym odpowiednim miejscu. Nie ma wełny. Zaraz jeszcze muszę sprawdzić, jeszcze raz to włączyć. No jest to tutaj. Czemu tego nie bierze? Wool. A ja co mam? Cotton. Serio? Ale się wpakowałem. Jak śliwka w kompot. No to trochę bez sensu. Jak tu nie ma handlarza zwierzętami, to dlaczego mam tu dowieść wełnę? A czemu nie może być bawełna? Co to za różnica? Nie możecie z tego coś zrobić? O rany. Nieoczekiwana zmiana planów. Źle? Niedobrze? Bardzo niedobrze. No ładuj się. Widzę, że to i tak tego nie wezmę. Ale się zdenerwowałem teraz. Jankowi tu normalnie aż brwiami rzuca na boki. Dobra, muszę coś wymyślić w takim układzie. No spokojnie. To rzeczywiście kończymy odcinek. Bo ciśnienie mi się podniosło, muszę się uspokoić. Co ja z bawełną zrobię? O rany, niepotrzebnie, niepotrzebnie. O rany, co ty to tu robisz teraz? Masakra. Trzeba gdzieś tu wystawić ten wóz, zaparkować to, niech to sobie tu stoi. Dobra. O boj, jak nie urok to sraczkę.
takie uroki. Jeszcze muszę ten kombajn tu przywieźć. Co to się tam tak świeci? Ja już wiem, co się świeci, wolo. Bo ja w tym w ciężarówce wyłączyłem to, a w tym Volvo nie wyłączyłem tego. Nie, że. Dobra. Jedziemy tym sprzętem, schowamy go. Tu to nie ma pomarańczowych świateł. Ciekawe. Ma z tyłu światła jakieś, ale one nie świecą w ogóle. Dziwny sprzęcior. Dobra. Ale spoko. Teraz się nim popracuję też. Widzę, że być mocniejszy niż ten, co mam na stanie. Dobra. Na środku go postawimy, później go przestawiamy. A, światła. Dobra. Do tego Volvo muszę się wyłączyć te światła jeszcze. O, dobra. Ogarnięty temat. Spoko. Tu też. Światła się świecą, fajnie narożnie wyszły. Tam jest lampy, takie coś. Ekstra. Dobra. Myślę, że chyba to wszystko z tej strony. Z mojej, na dzień dzisiejszy. Tak się cieszyłem, że ten dzień będzie naprawdę taki fascynujący. Że fajnie się to wszystko ułoży, a tu nagle na końcu taki wielki ząb, boom, z grubej rury. Niepotrzebna ta uprawa bawełny. Ale dobra, wymyślimy jakiś plan na to. Coś się pomyśli. Ja tu nie chciałem wchodzić zwierzęta, nie chciałem hodować. Ja najpierw chciał coś innego robić. Także obejdzie się bez zwierząt. Miałem coś tam z tą fabryką, bo przypakowało pieniądze 80 tysięcy. Raczej już się tego nie odsprzeda, bo się nie da tego odsprzedać. Jak się już raz kupiło, to już się to ma. No i bida. A, niech będzie, jest moja strata. Kupimy coś, postawimy coś innego, może jakąś inną fabrykę. O, coś, co przetworzy mi tą bawełnę. Pomyślimy przez noc, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, dzięki wielkie, że jesteście, że oglądacie. No i w następnym odcinku zrobimy rewolucję. Myślę, bo tam coś w tym miejscu się zrobi chyba. Tak myślę, nie wiem, zgaduję. Już na nic nie liczę, bo miałem plany i zasięg pokośliwy. Dobra, już nie narzekam. Na razie. Widzimy się na następnym odcinku. Na razie. Cześć.